Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Twierdzy Krzyżowiec. Gramy kolejną misję, misję piątą, misja nazywa się Arabska Przygoda, mamy trzech węży i rok 1133, więc to jest jeszcze czas przed upadkiem hrabstwa Odessy, przed drugą krucjatą, tak historycznie jakby rzecz ujmując, więc no na spokojnie widzę, że toczymy tutaj bratobójcze walki z innymi krzyżowcami tak naprawdę, no bo to są bardziej tacy jakby europejscy, ten wąż to jest takie europejskie SI, że tak powiem. Dobra, no żeby się tutaj nie rozwodzić, aha, lordowie komputera mają mniej złota na początek, więc to jest nasza jedyna przewaga w tym momencie. I tak, z tego co pamiętam, on też jest dosyć agresywny, ten cały wąż, więc powiem szczerze, moja popularność spada. Tam spada może i spada. Warto byłoby się tu chyba jakoś zamurować, powiem szczerze, w środku. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest dobry pomysł. Zaryzykuję, bo jednak mamy ich tutaj, kurczę, kilku tych węży. Więc wydaje mi się, że postawienie murów, jakby tak po całości, będzie miało całkiem sporo sensu. Tu się zamurujemy, tutaj przejścia chyba nie ma. Wydaje mi się, że wszystko mamy zamurowane, poza oczywiście tym obszarem, ale ten obszar tego wyjątkowo murował nie będę. Co najgorsze, oj, tutaj zżarcie mamy krucho, więc będziemy robić na pewno pszenicę jednak. To zajmuje mało obszaru, a my tutaj obszaru zbyt dużego nie mamy, jeżeli chodzi o ilość żarcia. Czy właśnie ilość tego obszaru zielonego, no nie wiem jak to nazwać nawet. Okej. Dobra, moja popularność rośnie, jest dobrze. Postawimy od razu... Potrzebujemy więcej. Kurde, czy ja postawię sklepik teraz? O, to jest pytanie. Tak, idealnie na sklepik. Ajajaj. O kurde, ależ... No tak. Dobra. I teraz tak, czy ja mam kamień? Nie wiem, czy mam kamień. Tak czy inaczej. Czy w sensie... Ile mam złóż kamienia? Znaczy nie złóż, tylko zasobów aktualnie. Dobra. Potrzeba drewna. Za mało pracowników, dobra. Aby ten obiekt. W porządku. No najpierw trzeba na pewno dużo kasy wydawać na to drewno. Ja kupię od razu więcej znacznie. Szczególnie, że ja tutaj wydobycia drewna za dużo jakby miał nie będę, nie? Zostawimy to domki. Za mało pracowników. Nie można tutaj. Co nie można, jak można. Dobra, wszystko ok. Dobra. Teraz tak, wieżyczka. Dwie wieżyczki na pewno. Czy starczy nam kamienia, żeby zbudować schodki? Mam nadzieję. Tak, starczyło. Świetnie. Łucznicy na wieżyczkę. Wyruszamy. Gazu. Okej, widzę, że on z podpalaczami tu będzie szalał. Dlatego potrzebujemy wszystko mieć zamurowane. Bo jak podpalacze się... Oni się chyba tutaj nie przecisną, nie? Jeszcze postawię na wszelki wypadek. Najgorzej jak gdzieś jest luka, to jest zawsze najgorsze. Musimy zbudować to do najemników. I zwerbować więcej łuczników. Może nie jakoś strasznie dużo więcej, ale jednak więcej. Łucznicy w gotowości. No już procarze cisną. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby tutaj ten kamień był cały czas wydobywany. To jest chyba najważniejsza kwestia, tak mi się wydaje. Bo to będzie nasze główne źródło dochodu, jeżeli chodzi o złoto. Tutaj opcjonalnie można by zrobić te jabłuszka. Dwa razy zrobimy jabłuszka, dobra. No i z drewnem jak wygląda sytuacja. Tu też mam troszeczkę drewna do wyzbierania. Ale ja chyba oleję, powiem szczerze, drewno. Tutaj mamy żelazo teoretycznie. A oni zawsze fosy kopali, już pamiętam. No i mają tych podpalaczy, to mnie najbardziej niepokoi. Twoja popularność. Moja popularność spada? A, bo nie mamy nic w spichlerzu. No tak. Dobra, popularność niech nas na razie sobie pospada. Dokupimy więcej drewna. No właśnie, ja nie wiem, czy w ogóle jest sens tutaj się martwić o to drewno w tej chwili. Trzeba na pewno poustawiać piekarnię. W ten sposób. Jeszcze więcej, dobra, kupujemy. Bo to drewno, ono jest przede wszystkim potrzebne we wczesnym etapie. Jesteśmy atakowani. Niepokojące, że jesteśmy atakowani. Czy łucznicy to wyczyszczą? To jest pytanie. Ja pierdziele, nie wyczyścili. To już koniec, mój przyjacielu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Przegrałeś. Czy ja to mogę poburzyć? Chyba nie. A mogę, dobra.
Okej, okay. Trzeba więcej na pewno tych wieżyczek ponastawiać. Opcjonalnie był jeszcze chyba taki budynek na wodę, nie? Chyba było coś takiego. Studnia. I tutaj chyba... Jak postawimy studnię... To wydaje mi się, że ktoś będzie gasił po prostu pożary, które oni tu... Dobra, czyli będziemy mieli na pewno podpalaczy. Jak z kamieniem stoimy. Nie najgorzej, więc dostawimy więcej wieżyczek. Tych właśnie wysokich. Zrobimy istną ścianę z wieżyczek. Narobimy łuczników. Bo na razie nas stać na nich. Potrzeba nam nowych rekrutów. I na górę, na wieżyczki, panowie. Okej. Ja już kojarzę tą misję. Kojarzę, że tu było ciężko utrzymać właśnie to wydobycie kamienia. Ale z drugiej strony no było to jedyne sensowne rozwiązanie. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Bo tak, tutaj jeżeli się zostawi lukę i się zacznie wydobywać tamte surowce, to zawsze atakują z dwóch stron. Najpierw trzeba zabezpieczyć jedną stronę i myślę, że ta jest lepszym wyjściem jednak. Okej, no w tym momencie jesteśmy w stanie wyczyścić chyba tych tutaj, co atakują. Jeszcze tak myślę ewentualnie, żeby mur pociągnąć po prostu. Tak zupełnie do końca. Żeby tędy nam po prostu nie mogli przebiegać, będą biegli tylko z tej strony. No i wtedy łatwiej ich będzie powykańczać. Mam jeszcze jeden pomysł w sumie. Czekajcie sekundę. Dobra. Wstawimy tu blanki. Krótki fragmencik. I weźmiemy tych typów, co rzucają podpalaczami. Bo jak oni będą biegli stamtąd, będą nam tutaj tuż przy morze biegli, no to jak on będzie rzucał tymi no, palącymi, no to myślę, że to będzie dostatecznie skuteczne. Oczywiście tutaj zaraz stopniowo pociągniemy mur dalej, ale to na razie chyba nie jest konieczne. Więcej wydobycia jabłuszek, potrzebujemy więcej domków. Żarcie się robi. Dobra, no i sytuacja opanowana. Przepraszam. Zawsze najgorzej jest na początku, z tego co widzę. Jak się opanuje tą sytuację na początku, to jest w porządku. Jak się nie zginie od razu, jak tam z popularnością u mnie. Bardzo ciebie cenię, świetnie. Dobra, elegancko. Nawet jeszcze jeden młyn można by postawić. I wtedy byśmy ewentualnie... Szanić młyn. Spichlerz postawię? Postawię, dobra. Mamy problemy troszeczkę z tym drewnem. No tutaj mam dwa budynki do wydobycia. I ja tutaj wkrótce chyba... Właśnie, no bo tak. Trzeba przetrwać początek. Później mamy prosperity, czyli rozwijamy się. Drugi etap. A trzeci etap to oczywiście trzeba wykminić, jak tutaj zniszczyć przeciwnika. Jak zniszczyć przeciwnika? Dobre pytanie. On ma zwykłych łuczników i podpalaczy. I w sumie tyle. Jesteśmy atakowani. Okej, tu jeszcze dwóch zwykłych łuczników. Dajmy ich tu przy blankach. No i pięknie. Pięknie. Dobra, cztery wieżyczki z powodzeniem na razie wystarczają. Świetnie. Tu mamy sporo drewna w sumie, więc wiecie co? Może troszeczkę zrobimy inaczej. Dostawimy tu rzeczywiście te budynki do zbierania drewna. Zawsze to jakiś surowiec, który nam będzie dochodził. No mamy kamienia, jak widzicie, w nadmiarze. I to jest podstawowy surowiec, który będziemy sprzedawać, tak jak sądzę. No bo on nam na razie nie jest potrzebny. I... Kogo tu najlepiej zaatakować? Ten na samej górze to on będzie na końcu, bo tam się ciężko do niego dostać. Trzeba najpierw minąć tych na skrzydłach. Którego najpierw? Oni mają łuki. Dużo tych łuków mają, bardzo dużo. Trzeba przyznać. Konni łucznicy, ciekawe, czy sobie poradzą z tym. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Jeżeli konni łucznicy sobie z tym poradzą, to wtedy myślę, że włóczniami można by grę skończyć spokojnie. No, tylko że konni łucznicy są oczywiście drodzy dosyć. Dostawimy jeszcze ze dwa domki chyba. I powoli zaczniemy robić tych konnych łuczników. No bo z kuszami jest dużo zabawy zawsze, nie? Szczególnie, że ja tutaj sera w ogóle nie produkuję. No, kurczę, cały czas mnie będą cisnąć, bo surowce mają, nie? Tamten wieprz mnie raz zaatakował, ograniczyłem mu dostęp do surowców. Tutaj to jest i nie wiem, ono chyba nie cheatuje, nie jestem pewien, jak to tu wygląda. Bo w tych nowszych RTS-ach, kurczę, jak się gra na SI, to ona ma jednak to włączone to cheatowanie.
Potrzeba nam nowych. Chyba, żeby, tak się zastanawiam. Tylko, że no, strasznie się obawiam, że tutaj ktoś mi przyjdzie, jeżeli... Możemy się tam ewentualnie też obstawić, nie? Postawić... O właśnie, no ja tu się nie obstawię. To jest za daleko już mojej siedziby. Musiałbym tu stawiać wieżyczki. Nie wiem, czy one zdołają osłonić... Zdołają osłonić wydobycie żelaza. Nie mam co do tego pewności, ale zaryzykuję i zrobię to. Bo jednak drugą opcją jest zrobienie po prostu zbrojnych. Poczuj moc. Bo ci łucznicy ani włócznie tym zbrojnym absolutnie nic nie zrobią. Gość za bardzo chyba podpalaczy chyba nie ma. Więc... Byłaby jakaś tam opcja. Dobra, zróbmy na razie tych łuczników. Potrzeba o, nie mamy złota, patrzcie na to. Ciekawa historia. Nie, ty się wracaj tutaj. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Dobra. Okej. Okay. Drewno chyba mamy, więc zburzymy tutaj jeden fragmencik dosłownie. Nie wiem, czy tutaj ktoś przejdzie, ale sprawdzimy. I zaczniemy wydobywać powoli żelazo. W ogóle parę osób pisało, że można by się zabrać też za inne klasyczne RTS, typu Knights and Merchants na przykład. Co jest oczywiście pomysłem bardzo fajnym. I ja to zrealizuję. Oj, nie, to wrogi budynek, ja go tak nie wyburzę. I myślę, że ja to zrealizuję w najbliższej przyszłości. Będziemy grali, kurczę, no tak jak mówię, w tym roku na kanale będą się pojawiały przede wszystkim gry strategiczne, więc poprzerabiamy różne tytuły. Też myślę mocno nad Disciples. Nie wiem, czy kojarzycie, to taka turówka, też w sumie strategia, ale no właśnie, o tym mówię. Jesteśmy atakowani. O tym mówię. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, chociaż patrzcie na to, ja w sumie to czyszczę na razie. Wiecie co? Pomysł jest taki, żeby tutaj... Oni tu wbiją, kurde, i nas podpalą zaraz. Jest jeden typo, ale on może to zrobić. Dobra, zginął. Właśnie, jeżeli tu wyślemy konnych łuczników, to myślę, że to wystarczy, żeby jednak obstawić to wydobycie żelaza. A jak obstawimy sobie wydobycie żelaza, no to już powinno być w miarę na spokojnie. Postawić drugi młyn, tak myślę. Czy ja wiem, czy to jest konieczne? Na razie nie. Wiadomość od węża. A oto nasz mały bohater. Chyba mam dla ciebie niespodziankę. Spokojnie, wężu, spokojnie. O! Drabiny. Te drabiny lepsze, taka luka w murze, nie on drabiny. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. Spokojnie, panie wężu, spokojnie. Bo ci ta żyłka strzeli i się skończy, nie? Dobra, no powoli trzeba zaczynać myśleć nad kontratakiem. Nie wiem, na którego najpierw. Coś mnie kusi ten niebieski na górze, powiem szczerze. Tutaj będzie łatwo przejechać konnymi. Że na razie mam braki w złocie i to jest takie dosyć niepokojące. No okej, okay. Doróbmy jeszcze 8. No, konni łucznicy są morderczy. Te arabskie jednostki w ogóle są strasznie mocne. Ci zbrojni też są w porządku. Oni są oczywiście słabsi od kogo? Słabsi od... Od tych zbrojnych zachodnioeuropejskich, co się jakby historycznie zgadza. Wiadomość od węża. Słyszysz ten dźwięk? Twoja śmierć. To jest problem drugi. Oni tutaj nam zaczynają stawiać machiny oblężnicze i się chcą przebijać przez środek. Kojarzy, tą misję bardzo dobrze kojarzy, naprawdę. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. I miałem problemy w późniejszym etapie właśnie z obroną tego centrum, bo tutaj te wieżyczki nie bardzo idzie postawić tutaj, wiecie, na pograniczu. Bo tu jest taki spadzisty teren, tutaj ciężko te wieżyczki nieraz postawić. Ale... To nas nie interesuje, my się bronimy jeszcze na przedpolu, mamy konnych łuczników. Czy mogę coś sprzedać? Na przykład mamy mnóstwo kamienia, więc sprzedajmy wszystko jak leci.
i doróbmy więcej konnych łuczników. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, jak z drewnem stoimy? Bo ja naprawdę kusi mnie, żeby... Może halabardy by zrobić? Nigdy tego nie robiłem w sumie. Dobra. Dobra. Jeszcze tutaj żelazo wydobywamy nadal, więc do pancerzy też jeszcze stukniemy tutaj budynki. Dwie zbrojownie. I tylko róbcie halabardy, a nie włócznie, bo to się nie opłaca. Znaczy piki. Okej, okay, może mogą być i piki. No okej, okay, no potrzebuję domków. Niewątpliwie. Założymy w takim razie tutaj drugą dzielnicę mieszkalną. Można by w sumie też pograć w jakieś city buildery, nie? A w sumie poczekamy, aż Manor Lords wyjdzie. Patrzcie, a tutaj w ogóle tego kamienia mają strasznie w nadmiarze. W tym jednym zakładzie. No ale to nic. Okej, okay, i powolutku będziemy też się zbierać tutaj kasiorkę na halabardy. Dostawimy tu baraki. Doróbmy więcej konnych. Konni to jest, kurczę, klucz do zwycięstwa, naprawdę. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ja często kiedyś, jak grałem, pamiętam, to ja często używałem artylerii, żeby się przebić przez zamek nieprzyjaciela. Ale teraz widzę, że to nie ma właściwie większego sensu. Po prostu konni łucznicy, podjeżdżasz, zabijasz mu wszystko i później podchodzisz jakąś piechotą zbrojną. I to wszystko. Dobra, już mogę robić halabardy nawet. Więc zróbmy. Tak, sir. Ale bardzo się przyjemnie na tym przyspieszonym trybie gra, to też swoją drogą. Wszystko się dzieje bardzo szybko, nie trzeba długo czekać na te surowce. Więc nie wiem, piszcie w komentarzach, czy wam się to podoba, czy wolicie jednak oryginalny ten. Myślę, że będzie parę osób, które wolą oryginalne, ale no wtedy odcinki by się strasznie rozciągnęły, więc... No nawet mimo wszystko chyba nie dam się przekonać. I będę na tym przyspieszonym grał, szczególnie, że to jest po prostu trudniejsze. No trzeba jednak reagować szybciej. Więc myślę, że to wcale nie jest dla was jakieś niefajne. Widzowie zawsze lubią, jak youtuberzy mają problemy. Więc myślę, że nikt tam raczej nie będzie narzekał. Dobra, trzeba posprzedawać rzeczy. Nie masz wystarczającej. Mąkę mogę opcjonalnie sprzedawać. Bułki, znaczy chleby. Ja nie wiem, dlaczego ja zawsze mówię, to w sumie okrągłe, to wygląda, kurde, jak bułka, nie? Więc dobra, to będą bułki od teraz. U mnie w twierdzy, kurczę, się wypieka bułki, a nie chleby. A co? Dobra, i trzeba robić halabardy koniecznie. Potrzeba nam broni. Już wydaje mi się, że jesteśmy gotowi, żeby zaatakować jednego z przeciwników. Okej. No to przejedźmy się już tutaj w sumie w pobliżu tej wieżyczki. Takie mikro, nie? Pora znikać. Pora znikać, no. Czyścimy wieżyczki, czyścimy. Nie wiem, czy to jeżdżenie mi pomaga, czy nie. Szczerze powiedziawszy. No, ale gość jest już wyczyszczony praktycznie do zera. Narobił włóczni. Dobra, wiecie co? Bierzemy halabardy na dwójeczkę. I ciśniemy. Chociaż nie, czekajcie, zróbmy jeszcze to co mamy tutaj. Akurat 0 złota. 34 halabardy, wio. No, to jeszcze jeden konny. Dobra, przejeżdżamy przez brud. I czyścimy. I czyścimy. No tamci w ogóle żadne blanki ich nie osłaniają, więc ja przypuszczam, że ich wystrzelam w Trymiga. O, idzie wsparcie. Dobra. I to by było chyba na tyle, nie? Jak tam te halabardy? One, pamiętam, one strasznie wolno się poruszały. Ale na tym przyspieszonym trybie jednak nie jest najgorzej. Dobra, sprzedam na razie te halabardy wszystkie i zbroje i pancerze, jakie mam.
Nie masz wystarczającej ilości. Na razie tego w sumie nie potrzebujemy. Nie masz wystarczającej ilości. Kamień sprzedam. Złoto jest bardziej potrzebne. No tutaj jednak, kurczę. Nie masz wystarczającej. Misja jest taka dosyć kosztowna, jeżeli chodzi o złoto. Przygotować. Dobra, idą halabardy. Żaden nie ujdzie z życiem. Idą halabardy, więc jest dobrze. O, patrz na tą ofensywę. Wiadomość od węża. Tak sobie czasem myślę, dobra. Kurde, to wygląda niedobrze. Wiadomość od węża. Nie, no bez przesady. A jednak. Ktoś się przedarł. Wiadomość od węża. To już koniec, mój przyjacielu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Może z tej studni ugaszą, a jak nie, to... Co rozkażesz? Tak sobie. To też nie jest jakiś duży problem. Wbijamy. Kim ty jesteś, żeby rzucać mi wyzwanie i kwestionować moje prawo do tych ziemi? Kim ja jestem? No nie wiem, ale na pewno już mnie zapamiętasz. O, oszczędź mnie. Ja naprawdę zawsze chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Kurde, te budynki cały czas płoną. Dobra, no podjeżdżamy konnymi, czyścimy wieżyczki teraz tego. Myślę, że bez problemu. No tu jest problem, kurczę, że wszystko się hajcuje. Tutaj ta jedna studnia troszeczkę za mało, więc dostawmy kolejną w sumie. A nawet ten duży zbiornik dostawmy. Jakieś jabłuszka. O, dobra. Na razie jeszcze żaden nie wybuchł, nie zburzył się ten budynek do... Okej, okay, no i możemy tutaj, mamy drogę wolną. W ogóle patrzcie, jakie mam na miasto. Tutaj miał jakiś budynek, który już jest zburzony, ja mogę tu wejść w ogóle, nie niszcząc murów. Co za gość w ogóle. Wszystko idzie w lorda, jak go tu wystrzelam zaraz. Nie, pojedźmy w to miejsce i wyczyśćmy łuczników. O, tak sobie czasem myślę, że chyba... To mi poniszczył na pewno. Ale to jest do przeżycia. Przygotować piki. Dobra, wyczyszczone, więc zjeżdżamy w dół i niszczymy ostatniego. Poszło szybko, poszło sprawnie. Maszerujmy z dumą. No, bardzo ten początek jest ważny, co tu dużo mówić. Halabardy go zetnął w Dreaminga. Pięknie. Oszczędź mnie, ja naprawdę. Ten, patrzcie, już ma katapultę. Ale też już wyczyszczony. Już. Elegancko. Wiadomość od węża. A pora znikać. Ale patrz, ile on ma łuków. Kurczę, ten żółty był zdecydowanie najmocniejszy. Ej, ja mogę się tu nie przebić. Oto ciekawa historia. Więc doróbmy jeszcze tych konnych. Potrzeba nam nowych rekrutów. A nie, dobra. Przebiłem się. Przebiłem się. Jednak zbyt mało. Miał sporo łuczników, ale to było w dalszym ciągu zbyt mało. Wyślijmy resztę konnych. Na wszelki wypadek. Zresztą halabardy mogą zasypywać fosę, patrzcie na to. Zapomniałem, więc to był dobry wybór jednak. Przypadkowy dobry wybór. Elegancko. No tak, zapomniałem, że te halabardy mogą zasypywać fosę. No i ja już jestem. Okej. Maszerujmy z dumą. Elegancko. Zadanie wykonane. Wąż numer 3 nie żyje. To jest misja numer 5, więc będziemy mieli jeszcze 6. Znaczy nie dzisiaj oczywiście, ale w następnym odcinku będziemy mieli 6. No i myślę, że spokojnie jeszcze spróbuję nagrać kolejne. No i cóż, i chyba tyle. Nic tutaj więcej do dodania nie dam. Nie mam. Zobaczymy jeszcze, ile tam zdobyliśmy koron i gwiazdek. No na razie jest bardzo prosto, naprawdę. Tak jak mówię. Przemóc się, czy właśnie ten pierwszy etap się wybronić w tym pierwszym etapie, później jest prosperity, czyli zwiększamy naszą ekonomię jako etap drugi, no i etap trzeci to oczywiście ofensywa, która dzięki jakby dobrym zabezpieczeniom pozwala nam w sumie bardzo szybko wygrać. Przypuszczam, że z jakimś wilkiem byłyby problemy. Bezkresna pustynia, 1143 rok. Więc to jest już podczas wojny z Syrią, gdzie krzyżowcy toczyli wojnę z Syrią.
No i tutaj mamy przeciwko wilkowi. Patrzcie, to będzie bratobójcza walka. Ja jestem na tyłach. Na linii frontu będzie Ryszard, Dwie Serce. Na tyłach wilk, więc może być ciekawe. Ciekawie, szczególnie, że lordowie mają po 10 tysięcy złota, więc będziemy mieli na początku bardzo dużo złota. Więc możliwe, że... Czy tu ekonomia to będzie w ogóle ciężka sprawa, bo tutaj w ogóle widzę, że zasobów nie ma. No ale nic. Nad tym będziemy myśleć w kolejnym odcinku, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.